Kia Stinger GT. Jak wygląda ten samochód, to widzi każdy, ale nie każdy wie, jaki ten samochód jest naprawdę. Komfortowy, pojemny, bogato wyposażony 5-drzwiowy liftback z silnikiem V6 o pojemności 3,3 litra, mocy niecałych 370 koni mechanicznych, kosztujący niecałe 240 tysięcy złotych. No i tutaj pewnie wielu mogłoby się burzyć, jak można dać 240 tysięcy za Koreańczyka. Ale na pytanie, czy warto, odpowiem od razu i bez zawahania – warto. I w zasadzie na tym ten film mógłby się zakończyć, ale pozwólcie, że powiem Wam co nieco więcej na temat tego samochodu. Wygląd zewnętrzny to, jak wiadomo, w każdym przypadku kwestia indywidualna, ale to, czego nie można odmówić Kii, to to, że wygląda ekstrawagancko i nie wygląda jak każdy inny samochód, który zobaczylibyście na drodze. W zasadzie to co trzeba przyznać Stingerowi, to że nie wygląda on jak Kia, a wygląda bardziej jak samochód jakiejś marki premium, którą, jak wiadomo, Kia nie jest. Natomiast ten wyjątkowy pomarańczowy kolor nazywa się Neon Orange i nie wymaga kompletnie żadnej dopłaty. Dla mnie bomba. A teraz spójrzcie na to wnętrze i spójrzcie na wyposażenie. Skórzana tapicerka. Wentylowane, podgrzewane, elektrycznie sterowane fotele z pamięcią. Elektrycznie sterowana kolumna kierownicza. Podgrzewana kierownica. Head-up display. Apple CarPlay. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Wszelkiego rodzaju najróżniejsze systemy bezpieczeństwa. Aktywny tempomat. No ten samochód generalnie jest skonfigurowany i wyposażony kompletnie. I teraz pytanie. Czy wiecie, ile musicie dopłacić za wszystkie te elementy wyposażenia, kupując tego właśnie najmocniejszego Stingera? Nic. Absolutne zero. Wszystko to macie w standardowej cenie 237 tysięcy złotych, jakie to auto kosztuje w katalogu. Jak więc Stinger wypada na tle konkurencji? Cóż, najbliższy konkurent, jaki przyszedł mi do głowy, to Audi S5 w wersji liftback. Moc oraz osiągi są podobne, podobna bryła nadwozia, co prawda nowa S5 to diesel, no ale powiedzmy, że segment jest podobny w przypadku obydwu samochodów. Natomiast wiecie, jaka cena wyszła mi za S5 z podobnym wyposażeniem do tego Stingera? 422 tysiące złotych, czyli o 185 tysięcy więcej niż za Stingera. A to oznacza, że za cenę takiej S5 możemy mieć Stingera GT, a do tego Stingera GT Line, czyli w bardzo bogatej wersji wyposażeniowej, z oszczędnym dieslem pod maską. Pytanie, jakie więc się tutaj nasuwa, to gdzie jest haczyk? No i właśnie tu jest mały problem. Wiecie jaki? Taki, że ja tego haczyka nie widzę i uważam, że Kia zrobiła najzwyczajniej zbyt dobry samochód. Jak to w ogóle możliwe? Ano tak, że ludzie, którzy szukają tego typu samochodu, a więc samochodu sportowego, luksusowego i wyjątkowego, jeżeli chodzi o jego wygląd zewnętrzny, nie szukają swojego wymarzonego samochodu wśród oferty marki Kia, a raczej wśród takich marek jak Audi, Mercedes, BMW. Rozmawiałem z kilkoma osobami na temat tego właśnie samochodu i powiedziały mi, że wszystko z nim jest jak najbardziej w porządku. Jest to świetny samochód, ale to jest tylko Kia. No więc gdzie tu w ogóle sens? Gdzie jakakolwiek logika w takim postrzeganiu rzeczywistości i w takim postrzeganiu samochodu? Ano uważam, że ludzie, którzy decydują się na zakup takiego samochodu, kupują go tylko dlatego, że mogą. I chcą się pokazać tym samochodem, pokazać, że kupili ten samochód, bo było ich na niego stać, bo lubią samochody, bo chcą mieć akurat taki właśnie samochód. A wydaje mi się, że eksponować światu takie właśnie swoje podejście trudno jest za kierownicą samochodu koreańskiego. Ale może to i dobrze. Dobrze dla ludzi, którzy kierują się nieco inną logiką przy zakupie samochodu. Logiką, która nakazuje im wybrać samochód, który będzie sensowny z ekonomicznego punktu widzenia i który będzie ich cieszył. Wiecie, mam tu na myśli zakup samochodu, który będzie dawał radość nam, a nie innym. Samochód, w którym poczujemy się dokładnie tak samo dobrze jak w innym samochodzie, nawet droższym o 185 tysięcy złotych, a to, jaki ten samochód będzie miał znaczek na kierownicy, czy też na zewnątrz, będzie grało drugorzędną rolę.
I patrząc przez swoje okulary na ten samochód, a nie przez pryzmat czyichś, Jezu, ale dobry jest ten samochód, naprawdę, nikt mi za to nie płaci, nikt nie płaci mi za to, żebym wychwalał ten samochód, a naprawdę zaskakuje on pozytywnie w niemal każdym swoim aspekcie. Wiecie, czego się spodziewałem od tego samochodu? To znaczy, spodziewałem się, że Kia do swojego liftbacka wsadziła mocny silnik, tak by cały w sobie samochód imponował cyferkami, dużą mocą. Natomiast generalnie, poza tym, że ten samochód będzie jechał na wprost nieco szybciej niż ta standardowa dwulitrowa wersja, to nie będzie się od tego samochodu znacząco różnił, a Kia tak czy siak postanowi zażądać sobie o niego parędziesiąt tysięcy złotych więcej. Nie macie pojęcia, jak bardzo się myliłem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak Kia to zrobiła, ale pomimo, że ten samochód ma napęd na 4 koła, to nie jest on w 100% przewidywalny, nie prowadzi się bezpłciowo i nie jest podsterowny. Nie jest w 100% przewidywalny, potrafi zaskoczyć, co mi się, muszę zaznaczyć, podoba, prowadzi się naprawdę po męsku i jest nadsterowny. Podobno ten napęd ma proporcje 60:40, ale szczerze mówiąc nie chce mi się w to wierzyć, bo w skrajnych sytuacjach potrafi się on prowadzić tak nadsterownie, bardziej niż jakaś tylnonapędówka. To, w jaki sposób ten napęd jest zestrojony w tym samochodzie, daje niesamowitą wręcz frajdę z jazdy i naprawdę nie spotkałem się z czymś takim do tej pory w jakimkolwiek samochodzie. Nawet porównując Kia Stinger GT z samochodem, który osiągowo stoi zdecydowanie wyżej, czyli takim Audi RS5, które też przy okazji mieliśmy okazję testować, to Audi naprawdę w kwestii prowadzenia i wrażeń z jazdy nie ma zupełnie nic do powiedzenia. Audi płuży przodem, wyjeżdża nim i moc w RS5 nie narasta liniowo, a takim mocnym strzałem, przez co trudniej jest kontrolować ten samochód i przewidzieć, co dalej będzie się z nim działo. I jest to kompletnym przeciwieństwem Stingera. Ale powiedziałem wam, że Kia zaskoczyła mnie pozytywnie w prawie każdym aspekcie. Który aspekt jest więc tym nie do końca pozytywnym? Brzmienie wydechu. Niezależnie od wybranego trybu jazdy, to auto brzmi tak samo, czyli raczej dosyć grzecznie. To znaczy, oczywiście słychać, że pod maską mamy tutaj V6, ale mógłby ten dźwięk być taki nieco głośniejszy i bardziej donośny. A właśnie, przy okazji pokażę wam jedną rzecz, która mnie troszeczkę zdziwiła, ale żeby to zrobić, muszę otworzyć maskę. Zaglądając pod maskę tego samochodu, znalazłem to coś. To coś ma na sobie logo firmy MG Motorsport, czyli polskiej firmy, która zajmuje się m.in. tworzeniem akcesoryjnych układów wydechowych. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, na ile oni maczali w tym samochodzie swoje palce i czy cokolwiek się zmieniło względem serii. Dlatego też w sumie tutaj do was pytanie, jeżeli wy wiecie, o co chodzi z tym MG Motorsportem w Kia Stinger, to napiszcie proszę w komentarzu. Dobra, będę z wami szczery, no zresztą zawsze jestem, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie nie urzekła w tym samochodzie. Jego spalanie. Przy spokojnej jeździe w krakowskich korkach po mieście 15-16 litrów na 100 km. Autostrada 140 km na godzinę około 11. No moim zdaniem jest to naprawdę dużo i 60-litrowy zbiornik paliwa, który jest w tym samochodzie, opróżnia się naprawdę szybko, ale z drugiej strony 185 tysięcy złotych różnicy w cenie zakupu daje około 36 tysięcy litrów paliwa. A to z kolei przekłada się na to, że kupując Stingera, porównując oczywiście do ceny zakupowej podobnie skonfigurowanej S5, macie w cudzysłowie za darmo do przejechania około 240 tysięcy kilometrów i to po mieście. Chyba brzmi rozsądnie, co? Wiem, że to, co powiedziałem w tym odcinku, może brzmieć odrobinę tendencyjnie, ale dawno, naprawdę bardzo dawno nie zostałem tak pozytywnie zaskoczony przez jakikolwiek samochód. Nie wiedziałem, że jakiekolwiek auto może oferować tak wiele za tak niewiele i uważam, że Kia, wypuszczając na rynek Stingera GT, w
pewien sposób dokonała takiego rozboju w biały dzień. Nie każdy to widzi, nie każdy to potrafi docenić, ale ci, którzy to zrobili, czyli ci, którzy kupili Stingera, chcą go kupić albo kupią go, macie moje pełne poparcie i pełen szacunek, dokonaliście dobrego wyboru. I to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco i wpadajcie na naszego Instagrama, gdzie pojawią się m.in. foty tego oto Stingera. Dzięki śliczne za oglądanie. Do zobaczenia. Słychać, że to jest V8, ale mogłoby to brzmieć jakoś tak nieco groźniej i... Co? V8 powiedziałeś. Elektrycznie sterowana kolumna kierownicza. Podgrzewana kierownica. Head-up display. Apple CarPlay. Kurwa, wszystko.